tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wielkiego dzieła Sejmu Czteroletniego lat 1788-1792. Reformy Sejmu Wielkiego miały przerwać pasmo klęsk i niepowodzeń, jakie nawiedzały naszą Rzeczpospolitą. Sąsiednie mocarstwa, Rosja, Austria, Prusy, wykorzystały wewnętrzną słabość Polski, prywatę magnaterii i wyczerpaną zasadę liber veto, doprowadzając do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Przed Sejmem Czteroletnim nasza armia była nieliczna i w żadnym stopniu nie przypominała zwycięskiej armii polsko-litewskiej, którą znaleźliśmy z podbitem pod Kirchholmem, Chocinem czy Wiedniem. Rzeczpospolitej potrzebny był akt prawny, który niezwłocznie uzdrowiłby ustrój państwa. Wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, Sejm Walny po burzliwych obradach uchwalił konstytucję będącą fundamentem niezbędnych reform Rzeczypospolitej. Ustawa zasadnicza obojga narodów, przyjęta 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, przewidywała m.in. wprowadzenie monarchii dziedzicznej, utworzenie silnej, nowoczesnej armii, częściowe zrównanie praw szlachty i mieszczaństwa, opiekę państwa nad chłopami, znosiła liber veto i tworzyła nowoczesny rząd. Nasza ustawa rządowa budziła podziw i uznanie nie tylko w Europie Zachodniej, lecz również w Stanach Zjednoczonych, które 2 lata wcześniej stały się wzorem dla narodów miłujących wolność, bo oni jako pierwsi przyjęli w ogóle konstytucję. Była to pierwsza konstytucja w dziejach świata. Konstytucja Rzeczypospolitej obojga narodów stała się przykładem dla innych konstytucji europejskiej. Rocznica uchwalenia najważniejszego aktu prawnego w historii Polski przypada w bardzo trudnym czasie. Po pandemii nadeszła agresja hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej, a 24 lutego reformująca się swoją państwowość Ukraina została barbarzyńsko napadnięta przez Rosję. Przez Rosję, która nie wyrzekła się wojny jako formy politycznego oddziaływania. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą przypominają nam, że nie ma wolności danej raz na zawsze. Wobec tego każdy z nas powinien przyczyniać się do wzmacniania państwa polskiego. Proszę Państwa, patriotyzm przejawia się nie tylko w historii. Na kartach historii Polski zapisaliśmy się złotymi głoskami jako naród walczący o niepodległość, naród nieugięty. Patriotyzm przejawia się również w tym, co tworzymy teraz, w dzisiejszym dniu, w muzyce, w sztuce, w literaturze, w malarstwie, w grafice, czy też w malarstwie ściennym, nawet w takich muralach, jakie Państwo tutaj widzą na budynku naszego Gminnego Ośrodka Kultury. Czesław Niemen, akustycznie, moja ojczyzna. Czesław Niemen, ikona polskiej muzyki, multiinstrumentalista, człowiek, który zapisał się złotymi głoskami w kartach polskiej muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Jego teksty są przepojone wiarą, nadzieją, są niezwykle filozoficzne. Ktoś, kto chce zaśpiewać utwór Niemena i naprawdę dobrze mu to wyjdzie, to musi być człowiek utalentowany. Dzisiaj przed Państwem zespół Ambitus Trio. Wiem, że wielu chłopców patrz, komu swoje serce dać. Na jednicy muszę stać. Za tobą w ogień wskoczę, utonę w twoich oczach, a przed ołtarzem powiem tak. Stas, jest ciebie wart, spytaj serca, spytaj kart, tajemnicy muszę znać. Czy podrażaj Pan mnie się?
Na razie.